Do pytania zgłosił się pan Tomasz Nowak z Platformy Obywatelskiej. Panie marszałku, pani premier, Wysoka Izbo. Dynamika lat 2013. Inwestycje rozpoczynamy, otwierając tereny inwestycyjne w Koninie. Wydajemy na to kilka milionów złotych, po czym w 2014 rok do 2015 cała infrastruktura, uzbrojenie terenów inwestycyjnych 18,8 milionów i dochodzimy do wspaniałej, cudownej daty 25 października i co? I powstają znaki zapytania. Jak te znaki zapytania będą się kończyły? Czy posłowie PiS-u, do których zwróciłem się listownie, z argumentacją, ażeby pomogli w wybudowaniu drogi, która otworzy tereny inwestycyjne, czy ci posłowie PiS-u zrobią dzisiaj niespodziankę i zagłosują za tym, ażeby otworzyć tereny inwestycyjne w Koninie? Wierzę bardzo, że Wiesławie dasz radę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 178 wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 444 posłów, za 186, przeciw 238, wstrzymało się 20. Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przechodzimy do rozpatrzenia.